festiwal ryzykantów. I takich ryzykantów w moim odczuciu z najwyższej półki. Coś, co jest peryferyjne, jest trudno uchwytne. Coś, co jest peryferyjne, nie pozostaje w odniesieniu do żadnej granicy. I moim zdaniem jest to piękne. Myślę, że w 100% MAT Festiwal jest festiwalem tanecznym, chociaż, chociaż akcentowane jest słowo cielesność. Może dlatego rzadziej pojawia się słowo taniec jako taniec, ponieważ on rzeczywiście został poddany wszelkiej znaczącej redefinicji. To znaczy nie oczekujemy już od tancerza, że będzie nam pokazywał nieskończoną ilość fouetté, piqué czy innych figur tanecznych, tylko właściwie interesuje nas tutaj ruch bardziej, czy fizyczność, którą artysta posługuje się trochę w innym celu. Wszystkich tych twórców charakteryzuje chęć eksperymentowania w tańcu. Thank you.
unikam mówienia o historii, unikam mówienia o opowiadaniu. To nie jest taniec, to nie jest teatr, który opowiada o czymś, tylko w buto najważniejsze jest samo wydarzenie. Jeśli pozostaje takie uczucie dotknięcia jakiejś, no nie chciałabym mówić aż tak może mocno, ale tajemnicy, czy czegoś, czego się właśnie nazwać nie da. To jest to, o co chodzi. Jest ciągłym przekraczaniem jakiejś granicy wewnątrz siebie. Więc siłą rzeczy jest ciągłym rozpoznawaniem, no nazwijmy to, nie wiem, jakichś tam kolejnych masek, czy jakichś warstw własnych, tak? Masek, nie wiem, społecznych, czy osobowości, czegokolwiek, tak? Zdejmowaniem. Ciągłym, tak bym chciała, żeby to było gdzieś tam właśnie przekraczanie tego. Od nowa i od nowa. Czyli kolejna granica w sobie do przekroczenia. To na pewno. Nigdy nie mówiłem o swoim teatrze, ani o moim festiwalu, że jest to teatr tańca, czy festiwal teatru tańca. Skupiliśmy się przede wszystkim w głównej mierze na artystach solistach, ale przede wszystkim na artystach, którzy podczas swojej pracy artystycznej dość mocno zrezygnowali z techniki w ujęciu klasycznym na rzecz poszukiwania techniki własnej, własnego języka, oryginalnego języka. I postawili tak naprawdę wszystko na jedną kartę, zaryzykowali.
ze względu na hermetyczność tego spektaklu istotną rolę odgrywa ruch, który wprowadzamy do tego spektaklu. Jest to ruch bardzo skodyfikowany, precyzyjny, w pewien sposób bardzo prosty, ale niezwykle dokładnie prowadzony. I stąd pomysł, żeby przede wszystkim korzystać z takich technik jak klasyka, balet klasyczny, ale też z pewien rodzaj ruchu, czy pewne techniki wzięte ze orientalnych systemów ruchowych. Znalazłam się w takim momencie mojej drogi artystycznej, po wielu spektaklach, które zrobiłam wcześniej, po eksperymentach ruchowych, formalnych, poczułam, że przyszedł taki moment na oddech, na pewnego rodzaju zrozumienie, czym jest ruch, czym jest ciało performera w przestrzeni, jak widz postrzega performera tańczącego, jak widz postrzega ruch, jak widz postrzega ciszę, bezruch. Stworzyliśmy pewnego rodzaju taki hermetyczny świat. Można powiedzieć, że jest to troszkę na pograniczu takiego świata poukładanego, matematycznego, ale jednocześnie, tak jak dzisiaj usłyszałam bardzo właśnie fajną rzecz od Tomka Bacana, który nas zaprosił, że jest to również pewnego rodzaju świat zen, świat takiego maksymalnego skupienia. Także połączyłam te wszystkie rzeczy w jedną całość i mam nadzieję, że zaprosiłam widzów do tego świata, że spróbowali wejść po prostu do nas i być w tym świecie razem z nami. Thank you.
La terra, la terra. Res més que la terra. La terra, la terra. És una cosa més forta que jo. Spektakl November jest to spektakl, który odnosi się w jednej ze swoich sfer do pojęcia czasu. Czasu jako takiego imperatywu, który kieruje naszym życiem, który może być czymś bardzo niszczącym, wpływającym powiedzmy destrukcyjnie na teraźniejszość. Może być to też czas pojmowany jako wspomnienie, jako nostalgia za czymś, co minęło, ale też czas ukierunkowany na przyszłość, na przykład w formie obawy przed nią. Spektakl również nawiązuje do książki Virginia Woolf, pani Dalloway, gdzie ten motyw czasu też jest obecny, właśnie pod postacią takiej właśnie nostalgii związanej z tym, co minęło, z wyborem jakby właściwej drogi,
z takim punktem, momentem w przeszłości, gdzie dokonujemy jakiegoś zwrotu w swoim życiu, następnie idziemy tą drogą i wspominając ten moment wyboru, zastanawiamy się, czy to była właściwa decyzja. Bausz kiedyś powiedziała dla mnie historyczne i najpiękniejsze słowa, które oddają w ogóle taniec i teatr i w ogóle sztukę. Powiedziała, że nie interesuje mnie to, jak ludzie się poruszają, ale to, co w ich wnętrzu nimi porusza. To jest mądrość, za którą mam ochotę iść i w którą wierzę. I kształtując swój festiwal, myśląc o nim, zapraszając artystów, zawsze mam w głowie ten cytat.